właśnie zapytywać o to, ile będziemy mieć pomysłów na ten rok, ponieważ my z wielką delikatnością podchodzimy do tej naszej inicjatywy. Proszę spojrzeć, w skali całego kraju samorządowa grupa kobiet to chyba pierwsza tego rodzaju inicjatywa, mówię na poziomie lokalnym, oczywiście jest na poziomie poselskim. Natomiast my bardzo chcemy, żeby ta inicjatywa przetrwała i dlatego w sposób niezwykle kobiecy, czyli odpowiedzialny podchodzimy do tej inicjatywy. Powiedziałyśmy sobie, na ten rok planujemy 2-3 twarde inicjatywy, bo po prostu chcemy je zrealizować, chcemy je doprowadzić do końca. Chcemy się zająć wsparciem kobiet w ciąży oraz rodziców małych dzieci. Ja tutaj przyszłam z takim zadaniem powiedzenia o sprawie, z którą zwróciły się do mnie mieszkanki dzielnicy Grudzice. Starsze panie, które chętnie jeżdżą na rowerach i prosiły mnie o wsparcie inicjatywy w Radzie Miasta budowy ścieżek rowerowych. Chcemy przeprowadzić te inicjatywy, które są dedykowane kobietom na pewno, dedykowane również mężczyznom, tak? Jak powiedziała pani radna Marzena Kawałko, kiedy kobieta jest zdrowa, piękna, radosna i szczęśliwa, to i mężczyzną się cudownie żyje, lepiej się żyje. Więc my dbamy i o mężczyzn, i o kobiety, i o dzieci w naszym mieście. Natomiast chcemy, żeby poprzez tę inicjatywę wszystkie te pomysły, które są naprawdę takie mocno prokobiece, po prostu przetrwały i zostały zrealizowane.